Halo, siemano wam wszystkim, ludziska z tej strony Hades, witam was w kolejnym odcinku Slime Ranchera. Słuchajcie, swoją drogą, minęło tutaj już troszeczkę czasu, tam 10 minut bodajże, więc już troszeczkę jesteśmy szybciej. Tutaj nic się nie zmieniło, nic nieważne. Słuchajcie, teraz w dzisiejszym odcinku chcę ogarnąć farmy plortów. Chcę ogarnąć w końcu slimy, których potrzebuję. I tak naprawdę potrzebujemy, mamy wszystkie rodzaje slimów. Tylko teraz jest kwestia taka, jakich ja plortów potrzebuję najbardziej. I to będzie właśnie ten, powiedzmy, ten mały problem, uważam. W ogóle pisaliście też, że nie muszę w jaskini trzymać tamtych slajmów. Tak, wiem, nie muszę, ale nie ma miejsca gdzieś indziej na nie, więc trzymam je w jaskini tylko dlatego właśnie. Aha, bo ja was miałem od zawalenia już. Misiek, ciebie to w ogóle mogę wywalić. To zwolni mi się jedna zagroda. Tak, zwolni mi się jedna zagroda, to ciebie wywalimy. Oczywiście gdzieś hen daleko, żeby... No nie. On nie chce być pozbytym. Halo, chodź tu. Chodź tu. No. No niestety, no ja chciałem ci dać żyć, no. Chciałem. Ale już ci nie dam. Dobra, chyba połączymy pink slime z tymi kryształowymi. W sumie to bo te są najdroższe. Jak to się nazywa? Dobra, macie, wbijajcie tam. Okej, chociaż... Po co ja to tak to zrobiłem? Przecież wystarczy, że dam plorty tym. O Boże, Hades Gałgan nie pamięta podstaw tej gry. No nie. W ogóle te kolce zadają mi obrażenia, jeśli kogoś by to interesowało. Wow, już, stop. Już, koniec. Dobra, więc słuchajcie, tu są dwa plorty, to jeden już tutaj możemy dać. Was tu zostawię. Zostańcie sobie na razie. Potrzebowałbym pieniędzy na... dobra, czekajcie. Slimepedia. Co jedzą tak właściwie te... one jedzą warzywka. Okej. Czy wy mamy jakieś plorty? Jakieś plorciki tu są, więc je zbierzmy. Żebyśmy mieli jakiekolwiek środki finansowe, no to... No dobra, no już je wezmę. I tutaj jedzenie mam? Tak, tu mam jedzenie miotkowe. Ja muszę sobie przypomnieć wszystko, nie? Miotkowe slajmy, Mind Mango, okej. Czyli w sumie chyba wszystkim mogę dawać owoce. Dobra, więc w każdym razie musimy teraz zadbać o te podstawowe rzeczy dla naszych... slajmów tutaj, żeby mieć kolekcję plortów. O Boże, słyszę w ogóle, że powoli gadam przez nos, więc chyba też mnie jakaś choroba łapie i co nie jestem usatysfakcjonowany tym, no bo nie chcę być chory, tak? Jeśli mam być szczery, nikt nie lubi być chory, więc no, a u mnie choroba będzie skutkowała tym, że nie będzie filmów i tak troszeczkę słabo. Hej, no dobra, zbierzmy sobie, tu mamy te marchweczki, no okej, rośnie. Nie, dobra, to nie potrzebujemy. Marchweczki dajemy wam tutaj. Wy jesteście jedynymi slajmami, którym daję marchewki tak naprawdę. Ciekawe. Dobra, wy to jesteście szczęśliwe, halo. Halo, wy jesteście szczęśliwe, ale wezmę plort kolektor jeszcze. Żeby tutaj... Wow, hej, już. Żeby mi tutaj plorty były zbierane. Okej, już, spokój. Dobra, zbieramy nasze tu plorty. Jeszcze raczej nic nie będziemy... Chociaż nie, możemy. Boli mnie to, że nie można więcej tych plortów tu zebrać, wiecie? Że ta 50 to jest jednak max i ona na nie łapie się w drugi stack. To by się przydało na pewno. Ale co można ten? W ogóle cieszy mnie bardzo, że powrót do serii wam się mega spodobał, nie? Ponieważ po samych wyświetleniach, po samych lajkach i komentarzach, to naprawdę ja jestem zadowolony. O,
tak, wam muszę dać wody, zaraz. Dobra, dobra, sprzedajmy te plorty, sprzedajmy akurat, żeby mieć święty spokój, znaczy mieć spokój. Po prostu je sprzedajmy, żeby mieć pieniądze jakiekolwiek. Szkoda, że tego teleportera nie można używać. Fajnie by było. Dobra, Mint Mango w sumie mówię, ale nieważne. Dobra, tu są kolejne. Trzeba zebrać i no naprawdę zacząć dbać o te slimy, skoro potrzebujemy tych plortów. Dobra, tu są pogofruty. Swoją drogą, słuchajcie, jeżeli naprawdę możecie, znaczy to jest żebranie o lajki, wiem, ale też tak przypomina mnie, że fajnie byłoby, jakbyście zostawili tego kciuka, ale jeszcze fajniej byłoby, jakbyście skomentowali ten film, ponieważ jednak dla mnie komentarze też są ważne, ponieważ wtedy widzę te osoby, którym się to podoba i to zawsze jest tak, no troszeczkę lepiej, nie? Bo lajk jest tak naprawdę anonimowy, więc też możecie napisać, że wam seria się podoba i tak, najlepszy motywator na świecie. Ja powiem wam, że ja przed chwilą wstałem też i nagrywam raz odcinek, no na zaraz w sumie. Ale to tam, nie przejmujcie się. Okej, tu mamy kotki. Bo ja chyba muszę iść do jakiegoś źródełka, nie? Po wodę. Ja nie pamiętam. Oczywiście Gaugan przejdzie przez całą mapę niepotrzebnie, bo źródełko jest... Ja wiem, gdzie jest źródełko. No dobra. Po prostu sobie się przejdźmy. Weźmy sobie Stonehenny od razu. Stonehenny! Panie Stonehen, chodź do mnie. No, tu jest Kurczatis. Kurczatisa nie chcemy. Idziemy sobie po prostu dalej. I tam jest woda nasza. I tutaj tutaj się zmieniały złe, niedobre rzeczy. Ale my sobie weźmiemy wodę. Zapominam o tych wodnych slime'ach, naprawdę. Bo te wodne slime'y, one są... No one są, ale one są takie mech. Bo ani ich połączyć z czymś, ani nic. O! Przyjacielu, wypierdzielaj stąd, dziękuję. Ja wam tam, dobra, w sumie to olać was. W ogóle tak, nie będziemy hodowali tych złych slime'ów, bo ich się nie da hodować. To jest nieopłacalna hodowla. To mogę was zapewnić. Właśnie tu była woda jeszcze, nie? Po lewo. Dobra, mamy jakieś marcheweczki, pogofruty. O, wiem, co będziemy mogli jeszcze zrobić. Może nam się uda w końcu. Będziemy mogli spróbować pójść po te owoce dla Crystal Slime'ów. To nie byłoby głupim pomysłem. A na pewno kolejna farma, inaczej, i nowe warzywa by się nam przydały. No dobra, teraz tak, spokój. Tutaj wam dajemy to. Tu ci dam to. Wam dam. Tutaj wam dam wodę. Tak? Ta woda w ogóle się napełnia? Okej, no powiedzmy, że się napełniło coś. Zaraz polatamy z tą wodą, żeby im zapełnić jakieś te środki. Wy się cieszycie. Okej. Tutaj są stabi. A tu są z różowymi. Może daję im owoce, nie? Brawo, Damian. Dajcie mi parę plortów. Wy mi dajcie parę plortów. Wy się tutaj cieszycie. Wy cieszycie buźki. Mogę wam dać owoce. Wam też dam tu kilka owocków. No i wam też dam. A nie, niech stracę. Bo wy w ogóle jedzenia nie macie, nie? Dobra. Tak. Przepraszam, ja chcę tylko... Ja tu tylko sprzątam plorty. W sumie... Te... różowe slimy mało mnie interesują, szczerze. Okej, i teraz tak. Przydałby się... plort collector. Autofeeder. Dobra. Z kolei tu mamy wszystko. Okej, dobra. To teraz tak, teraz potrzebujemy więcej jedzenia. I to jest ten problem. To jest ten problem tutaj, że potrzebujemy mnóstwo jedzenia. A tego jedzenia tak naprawdę, no tak,
Właśnie, halo, tu są oka oka. Tu są owoce oka oka. Ja ich nie hoduję w żaden sposób. Niestety, więc zaraz będzie trzeba zrobić to, pohodować je. Farmę by się... Tak, wiem, gdzie farmy zrobimy. Skoro mamy tu troszeczkę miejsca, to możemy tu zrobić farmy. W sumie zastanawiam się, czy nie da się zrobić tutaj 4 farm wszystkich slajmów. Jedno połączenie, drugie połączenie, trzecie połączenie, czwarte połączenie. Nie, tu jest czwarte wtedy połączenie. 5-6 farm. No dobra, no to po prostu tu zrobimy sobie... Zrobimy sobie ogródek. Tak. Tu sobie zrobimy ogródeczek. Oczywiście kupimy to. Troszeczkę tego. No i... Co ja zrobiłem? Aha, dobra. Dobra, już wiem, pod scrollem jest takie coś, nie? Ja zapomniałem o tym, szczerze mówiąc. Dobra. W ogóle patrzcie, tutaj możemy sadzić dużo, ten, w sensie sadzić, tu możemy kłaść wszędzie tak naprawdę nasze te pierdoły od właśnie tych maszyn, więc mamy sporo terytorium na stawianie. Również tutaj jest, jak widzicie, no mnóstwo tego jest. No i kwestia jest tego, że to trzeba popostawiać. I na to trzeba mieć plorty, na to trzeba mieć slime, na to trzeba mieć jedzenie, na to trzeba mieć wszystko. Na to trzeba mieć wszystko. No i nic więcej nie mogę poradzić. To był kod, tak? Może po prostu polatajmy, poszukać czegoś ciekawego. Nie, dobra, wiem, idziemy. Halo. Ja jak grzecznie do was, wy mnie napierdzielacie. No nie. Tak się nie robi, tak się nie robi, moi przyjaciele, tak się nie robi. W ogóle teraz żałuję, że nie miałem żadnych farm, nie? Okej, tu są jakieś, te to weźmiemy, ewentualnie później wywalimy je. I tyle, tylko teraz tak, musimy na pewno trafić właśnie na te żarełko. Jeb was tutaj. To się podaje, że tutaj szło. W lewo odbija się. Naprawdę, jeśli dawno się gdzieś nie chodzi, to jest... O, to jest masakra. To jest masakra. Tu jest jakiś łuk, wtedy możemy też pójść. Okej, tu są boom slime. O, tu jest woda, to skoro jest woda, to od razu sobie weźmiemy dla water slime'ów, albo plum slime'ów możemy ich nazwać. Nie pamiętam, jaka jest ich podstawowa nazwa, więc też tak... ale nie ma się co przejmować, wypierdzielaj stąd. Tu wybuchasz, tu mnie nie interesujesz. A to? To nie pamiętam tego. A nie, dobra, pamiętam, tu są grzybki. Tu jest taki lasek grzybkowy. To nie jest to, co, na czym nam zależy. Ale skoro już tu jesteśmy, zobaczmy, czy coś tu się nie zmieniło. A tak, bo tu są tabi slime, dokładnie tak. Tu były tabi slime, już wszystko wiem. W ogóle muzyczka jest taka fajna. I tu jest niebieski. Okej, on jest zalokowany i będę musiał odkryć, o co tutaj chodzi. A może tak? Nie. Niestety nie o to chodzi. Oj, proszę mi wyjść stąd, dziękuję. Dobra. W sumie zamiast iść do dobrej rzeczy, to ja tu... A. O Boże, ale ze mnie down jest. No nie. Halo, proszę mi ten, dziękuję. Odładujmy się w takim razie. Opa, chodź tu. W sumie z tego, co zrozumiałem kiedyś, to wy chcieliście właśnie takie odcinki, gdzie w sumie gałganie, gdzie biegam po mapie, zbieram wszystko, więc w sumie macie też, tak? Tak też macie. Okej. Za cholerę nie pamiętam, gdzie się to szło. Szczerze. Ale na pewno nie tu. Na pewno nie tu, niestety. Na pewno nie tu, ale dobra, wróćmy w takim razie, skoro ten. I zaraz pójdziemy tam jeszcze raz spróbujemy pójść.
Tylko napełnię tutaj im wodę. Nie wiem, wam coś to urosło w ogóle? Nie wiem, tak szczerze. Dobra, tu macie Stonehenge, tu macie to, tu macie to. Halo, kura, dobra. Pal licho ją. Chcę jeszcze, no, pójść tam, gdzie powinienem. Halo, a ja gałganie, gałganie po prostu. Nie, nie, no, no i zaraz, nie, 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 nie. Slajmie, musisz zginąć, przepraszam. Musisz zginąć za karę oczywiście, bo to jest nauczka dla ciebie. Ło, tam patrzcie, jaki duży szczęśliwy slajmik był. Tylko muszę iść dookoła do tego źródła wody i tam nie boli. Dajcie mi wody, wody mi dajcie, a ty wypierdzielaj stąd. Naprawdę zastanawiam się nad tymi slajmami, jeśli chodzi o wodne. Bo na pewno je będę potrzebował w pewnym sensie, ich plortów. No i to mnie jakoś tam, no... nie zadowala. Jeśli mam być szczery, to mnie nie zadowala. Dawajcie kurczaki, henheny zawsze w cenie. Aha, czyli jednak... Dobra, tutaj mini torcy. Czyli znowu idziemy w tą samą drogą. Słuchajcie, wyskoczył mi właśnie informacja, jak widzieliście chwileczkę temu. Ja no tak powiedzmy, że w miarę zdążyłem włączyć nagrywanie powrotem. Była informacja, że mam dostępny nowy upgrade właśnie. I to jest ciekawe, bo z tego co zrozumiałem, to po prostu upgrade dodatkowe jeszcze co jakiś czas same mi się odblokowywują. W sensie nie same, tylko możliwość kupna ich. I to w sumie jest dosyć intrygująca rzecz, nie powiem. Ło, tutaj byłem? Tak, byłem tutaj. Halo, przepraszam, ale ja nie wiem, gdzie się... Dobra, wiem już wszystko. Dobra, słuchajcie, jesteśmy w laboratorium. Chciałem odnieść kilka plortów po prostu. Zobaczyć, o co chodzi z tym upgrade'em. I, czekajcie. A to nie jest tutaj. Dobra, nie wiem, będę musiał przejść, co? Ale słuchajcie, to jest ready. Mamy olej i to są jednorazówki? Aha, i to są jednorazówki, serio? To są jednorazówki. Okej, ale widzę, że strasznie dużo tych różowych jest, potrzebujemy. Okej, instalujemy. Jak widzicie, 22 minuty kolejne, czyli no troszeczkę trzeba czekać. Naprawdę, troszeczkę trzeba czekać. Nasze oka już tu są. To są warzywka, więc raczej powinny podpasować naszym naszym tutaj podopiecznym. Ale, no, żeby nie było, że jest bieda i tak dalej, musimy troszeczkę jeszcze zainwestować tu w jakieś farmy, na przykład też oków. I ja biegnę dalej. Słuchajcie, patrzcie co znalazłem. Znalazłem to tu, randomowo. Tutaj sobie to rosło. A raczej leżało, nie wiem o co chodzi. Więc cel osiągnięty. Mamy od onion. Od oniony są ogólnie warzywami, które krystal slimy uwielbiają. Więc bardzo mnie to cieszy, ponieważ będziemy mogli produkować więcej tych kryształów, bo jak wiecie, dawanie slimom ulubionych rzeczy podwaja ilość plortów, które mogą wydzielać. Tylko teraz pytanie, czy jeżeli będę dawał od oniony pink slime'om z połączonymi z krystal slime'ami, to czy będzie produkcja podwójna właśnie krystal z plortów, ponieważ krystal plorty są dosyć drogie.
Są dosyć drogie, opłacalne. Wydawny tutaj się strzela. No. No nie. Ja wam dam. Ja wam dam, dawaj to. A, takie dauniaki troszeczkę, nie? Dobra. Pumplorty. Tutaj nie interesuje mnie. Tutaj też nie. To żarcie mamy ta. Nie, chwila. Bumki, bumplorty sobie sprzedamy. Sobie sprzedamy, żeby mieć jakieś tam pieniądze. Przynajmniej troszeczkę ich sprzedamy, dobra. Żeby ich mieć trochę. Bym wziął jeszcze jakieś inne, ale to zaraz, to znaczy, bo muszę karotek się pozbyć. Karotki, czy wy zjecie karotkę? Nie. Wy karotek nie zjecie, ale za to oni nie wybrzydzają, więc dobrze, że oni nie wybrzydzają. Chociaż 5 tych, okej. Weźmiemy. No, może może jakoś tak mniej mi męcz się, panie Damianie. I rat plorty również już tam zaniesiemy, skoro możemy. No i zaraz odoniony sobie posadzimy, żeby sobie rosły. Więc no tak wygląda to, że strefa przy laboratorium będzie strefą typowo rolniczą. A to chyba nam nie przeszkadza, mam takie wrażenie. Tutaj tak, kup to, tak, dobra. I dawaj to. Okej, wy zaczynacie rosnąć. Naprawdę będzie dużo zabawy jest przed nami, jeżeli chodzi właśnie o te wszystkie maszyny. Bo troszeczkę jednak musimy się namęczyć, żeby zdobyć tyle plortów na każdą z nich. I na przykład teraz tak. Dobra, zróbmy to jedno, jeszcze jedno to. Okej, i już więcej nie możemy, więc posadźmy to tutaj i tutaj. I słuchajcie, tym też akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, no i cześć.